Dawniej storczyki zarezerwowane były jedynie dla wyższych sfer, ponieważ wysokie ceny odstraszały potencjalnych nabywców. Do dziś wiele się zmieniło. Dzisiaj każdy może sobie pozwolić na ich uprawę. Nie zmieniły się natomiast same rośliny. Wciąż są piękne i bardzo wytworne. Z roku na rok te rośliny stają się coraz bardziej popularne w naszych domach i bardzo chętnie kupowane, właśnie ze względu na wspaniałe kwiaty, które im posiadają. Najpopularniejsze gatunki storczyków to Phalaenopsis, Cymbidium i Cambria. W zimie nie musisz szukać ich na giełdach czy w internecie. Na pewno znajdziesz je w ofercie najbliższego centrum lub sklepu ogrodniczego. Najchętniej kupowanym gatunkiem jest Phalaenopsis. Ma piękne kwiaty, ładnie prezentuje się zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych pomieszczeniach, a przede wszystkim jest stosunkowo łatwy w uprawie. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze storczykami, dobrym wyborem na początek jest właśnie Phalaenopsis. Kiedy będziesz wybierać orchideę, przede wszystkim zwróć uwagę na jej korzenie. Gdy będą w złym stanie, roślina dość szybko obumrze. Korzenie powinny być zielonkawe lub srebrzysto-białe. Unikaj koloru brunatnego, ponieważ świadczy on o zgniliźnie. Przyjrzyj się również liściom. Powinny być jędrne, pozbawione uszkodzeń mechanicznych, a także plam i przebarwień. Obejrzyj także liście od spodu, tam często żerują szkodniki. Jeśli roślinę chcesz komuś podarować, wybierz tę o kwiatach nie w pełni rozwiniętych. Dzięki temu obdarowany dłużej będzie cieszył się ich pięknem.